Wielokrotnie wspominaliśmy w naszych wędkarskich filmach, że za każdym dobrym produktem stoi człowiek. Jeśli ten produkt skierowany jest do wędkarzy, to dobrze, żeby ten człowiek łowił ryby, najlepiej zawodowo. Takie podejście daje mi poczucie, że produkt ten został wymyślony z potrzeby. Nad wodą każdy z nas ma własne ścieżki, nawyki wypracowane od lat. Ale to, co nas łączy wędkarzy, to sprzęt, który zabieramy ze sobą nad wodę. Dziś właśnie powiemy o tym, dlaczego to, co najbardziej nam potrzebne, powinno być blisko, pod ręką. To, czego używają federowcy i meczowcy, niewiele różni się od zawartości toreb wędkarzy karpiowych. Różnice tkwią w szczegółach. A szczegóły te znajdziemy ukryte pod logotypem holenderskiej marki Cresta, jaką w Polsce dystrybuuje firma Expert. W naszym teście udział biorą dwie torby, które różnią się przede wszystkim wielkością, ale też drobnymi szczegółami. Torba Cresta Solid Feder XL to podręczny organizer na potrzebne federowe akcesoria. W jej środku znajdziemy plastikowe pudełko z 24 przegródkami na drobiazgi oraz dwie torebki zapinane na zamek. Górna pokrywa torby od spodu oprzyta jest cienką termoizolacyjną pianką, co sugeruje, że wnętrze podczas upałów może nie nagrzewać się tak mocno. Przyjrzyjmy się torbie z zewnątrz. Model XL wszyty ma trzy zewnętrzne, dodatkowe kieszonki na mniejsze rzeczy wraz z rączką do transportu. Torba wykonana została z mocnego i nieprzemakalnego materiału nylon 600D. Cresta Solid Feder XL to większa z dwóch dziś prezentowanych. Jej wymiary to 46 na 33 i 22 cm. Zespół Cresty to ludzie, którzy łowią amatorsko, ale i także zawodowo na międzynarodowej arenie. To doświadczenie, które zdobywają nad wodą w praktyce, często przekłada się na projektowanie przydatnych i innowacyjnych produktów. Torba Cresta Solid Feder L to wybór, jaki wędkarze otrzymują na starcie. Jest ona nieco mniejsza, a główna kieszeń zmieści dwie mniejsze torby, również zapinane na zamek. Na zewnątrz producent umieścił cztery kieszenie na podręczne rzeczy. To jedna z widocznych różnic, czyli rozmiary tych toreb. Obie wykonano z materiału, jakim jest nylon 600D. Wymiary tej mniejszej, czyli wersji L, którą trzymam w dłoniach, to 36 na 28 na 22 cm. Torby przeznaczone są na federowe akcesoria. Zapakujemy tam ze spokojem buteleczki z boosterami i pojemniki z dipami. Zmieszczą się także inne akcesoria i kulki. Wnętrze tych toreb jest obszyte śliskim, niewchłaniającym płynów i zapachów materiałem. Jeśli nam się coś kiedyś przez przypadek wyleje, a zdarza się to często, wystarczy umyć i wytrzeć jej wnętrze. Drobiazg, ale szalenie praktyczny. Na koniec zdanie o kolorystyce i designie. Niebieski niewiele ma wspólnego z częstym maskowaniem w karpiowych akcesoriach, ale kolor ten towarzyszy firmie od lat. Jest rozpoznawalny. W połączeniu z szarością nie kłuje w oczy i przyjemnie kontrastuje. Torby Cresta Solid Feder w rozmiarach L i XL możecie kupić w sklepach partnerskich, a także u dystrybutora w okolicach od 160 do 200 zł, w zależności od rozmiaru.